Cześć wszystkim, dzisiaj taki trochę wieczorny film. Nie dość, że czołówkę, to jeszcze w telefonie latarka. Ale dzisiaj sprawdzę sobie na szybko płeć tych oto króliczków. No i wrzucę je sobie tutaj na razie. Więc pokażę wam, jak ja to robię. To będzie dosłownie film 5 minut. Rękawiczki się przydadzą, ale niekoniecznie. Ja nieraz używam, nieraz nie. Damy sobie tutaj królika jakiegoś na przykład. Tego weźmiemy, bo on się nie boi. Czekajcie. Ojejejejej. Jakby go tutaj jedną ręką złapać. Dobra, złapię go i wam pokażę. Dobra, mam czarnego, jednak zrobiłem sobie taki prowizoryczny stół, żeby sobie tutaj sprawdzać wygodniej. No więc mam takiego króliczka. Ten szary, którego zostawiam, to jest samczyk. Chciałem samicę, no ale już trudno. Więc tak, ja to robię tak, że palcem środkowym tym i tym, czyli tymi trzema, łapię sobie tutaj skórę królika. Razem tutaj tą częścią dłoni. Maluchu, no pokaż się do filmu. A tymi dwoma łapię sobie ogon i podnoszę. Potem tą prawą ręką, zależy, ktoś jest praworęczny czy lewo. Ja jestem praworęczny, więc prawą naciągam tą skórę królika. Jeżeli jest rurka, to jest samiec. Jeżeli nie ma rurki, to jest samiczka. Więc tak to wygląda. Nie będę wam tego pokazywał, bo są filmy na YouTubie, więc nie będę wam tego jakoś bardzo rozwijał, że tak powiem. Po prostu wam powiem, ile mam samiczek, ile mam samców. Wezmę sobie, nie wiem, jak to będę zaznaczał, ale jak już sprawdzę, to wam po prostu powiem, jak u mnie to wygląda. Tego chyba zostawię na prezentera, bo on widzę, że jest bardzo spokojny. On albo ona jeszcze się okaże za chwilkę, ale bardzo grzeczny jest. Więc dobrze. Powiem wam, ile mam samców i samiczek łącznie. Więc ten króliczek okazało się samiczka. Zamykamy i bierzemy się za drugiego króla. Ja króliki łapię za skórę, tak jak mówiłem, bo jak się bierze za uszy, moim zdaniem, to odpada taka taktyka łapania, ale róbcie co chcecie. Ja tutaj pokazywałem, łapię królika tymi wszystkimi palcami gdzieś mniej więcej w taki sposób. O! I królika to ani nie boli, ani nie cierpi w ten sposób. A jeżeli wziąłbym go za uszy, nie będę go łapał, bo ja szanuję w sumie zwierzęta. No to nie każdemu królikowi to sprawia ból, ale moim zdaniem taka taktyka łapania królika za uszy odpada. Ja tak jak mówiłem, biorę za skórę. I tak już u mnie myślę, że zostanie, bo każdego królika tak biorę. Tylko tyle, że Alfred jest grzeczny, to go biorę normalnie jak, nie wiem, normalnie go biorę tak po prostu, o, jak królika, nie? No, więc na razie mamy jedną samiczkę, jak widać. Czyli na tą chwilę tu mamy samczyka, a tam samiczkę. Później wyciągnę z tej Alwina. Ja to cały czas zapominam, jak się nazywa. Sandezja, o. Później wyciągnę z tej Sandezji, ale następny króliczek. Jak na razie sprawdziłem cztery króle. I mamy dwie samiczki, dwóch samców. Patrzymy dalej. Jeszcze przeliczę, tu powinno być 6, dobrze. Bo jeden mi kiedyś zwiał, ale już na szczęście sytuacja opanowana. Tego sprawdzimy. Ten jest oswojony. Mniej więcej, więc jest grzeczny. No i patrzymy. Muszę go odwrócić. No i patrzymy. O, ja to robię w taki sposób. Czyli tym łapię tutaj i dwoma palcami ogonek. No i zostały mi jeszcze 4 króliczki. Tutaj mamy 3 samców i 3 samiczki. Więc na razie tak to wygląda. Pół na pół cały czas lecimy. Jeszcze zobaczymy, jak to tutaj będzie. To bym powiedział, że to będzie samczyk, bo taki ciężki. Za chwilę sprawdzimy. Okazała się samiczką, czyli mamy 4 samiczki na tą chwilę. Króliś. Dobra, 4 samiczki, 3 samców. Bierzemy dalej któregoś tutaj agenta, a inny tutaj, maluch. Już patrzymy.
No i okazała się samiczką. Więc wrzucamy ją. Czyli mamy w tej chwili... Chwila, muszę sobie przypomnieć, jak to, ile zostało królików. Zostały 2, czyli mamy 6 samiczek. Nie, jak to? Nie wiem, jak ja to, słuchajcie, policzyłem. Nie, mamy 5 samiczek i 3... 5, 6, 7... Tak, 5 samiczek i 3... 5 samiczek i 5 samców. Oj, ale się boicie. Chyba się stresują, bo rodzeństwo uciekło. Dobra. Czy my... To już w sumie sprawdzę te 2 i wam powiem już, ile mam samców i samiczek. Tego już tutaj wrzuciłem. Mamy 7 samiczek i 3 samców. Więc teraz je sobie tutaj ładnie poprzerzucam wszystkie. Bo ta klatka... W sumie nawet dobrze łapki im się odkażą, więc... Więc no... Teraz je wszystkie muszę poprzerzucać. Rozumiem, że hodowcy domowi się mogą do mnie przyczepić, chociaż nie wiem, czy takich widzów mam, takich domowych, mogą się przyczepić, że jak ja łapię królika. No ale słuchajcie, no to królikowi nie szkodzi, więc nie rozumiem nieraz powodów, dlaczego ludzie piszą, że na przykład, nie wiem, że to boli królika czy coś. Zapewniam was, że w sumie każdy hodowca normalny, nie jakieś psy, znaczy nie jakieś pseudohodowle, łapią tak króliki, nawet czy doświadczony hodowca, czy mniej doświadczony, a niektórzy łapią za uszy, ale to już to jest dobrowolne. Ja wybieram metodę na skórę, ale fajnie stoją na łapkach, więc ja wybieram tą metodę drugą, bo jest mi po prostu nawet lepiej. I mniej królika to boli, w sumie tak go to nawet chyba nie boli w ogóle. Pokażę wam jeszcze te tutaj skrzaciki. Jeszcze słuchajcie, sprawdzę samiczkę, w ogóle ją wyciągnę, zobaczę w jakim jest stanie, bo ja jej dawno nie wyciągałem, bo się mnie bała i mnie gryzła, bo miała maluchy. Zobaczymy takiego malucha jednego, jak taki wygląda. No. Jeszcze sobie zważyłbym sobie te króliki, ale już nie będę dzisiaj ważył. Bardzo ładny, w sumie jak srokacz. Czarny, olbrzym. Pokaż no się. To jest mieszaniec, Kalifornia i Nowy Zeland. To jest mieszaniec. To są zwykłe, najzwyklejsze te mieszańce. A tutaj mamy mieszaniec Kalifornia i też Nowy Zeland. I wyszły mieszaniec Nowy Zeland, Kalifornia. Jest taki. Ogarnąłbym sobie, słuchajcie, kamerę do nagrywania, ale miałem Sencora pod, chyba, czy jak to się tam nazywa, ale powiem wam, że nie polecam. O, już słuchajcie, już na mnie warczy mamusia, że jej zabieram synka w córeczkę. Szeruś, bo nie zostaniesz u mnie. Tutaj, tak jak mówiłem, to jest mieszaniec Kalifornia, Nowy Zeland. I już mamy rysunek Kalifornii. Pokaż no się maluch. Widzicie, nosek mamy lekko czarny. Łapki 4 czarne, lekko. Uszka, no wy tego chyba nie będziecie, chociaż nie widać. Robią się już takie szare. No i ogonek też już się wybarwia. Więc będą mieszańce Kalifornia, Nowy Zelandy. Zahaczyłem o coś, patrzcie jak siedzi fajnie. Chodź maluch, się stresujesz. No, więc tak to wygląda. No i co? No w sumie film mogę zakończyć. To, co chciałem pokazać, pokazałem. A w sumie to był pomysł jednego z widzów, któremu serdecznie dziękuję za pomysł. No i teraz macie co oglądać, bo wczoraj wleciał film, dzisiaj też wleci. Właśnie ten, który nagrałem. Ile mamy dzisiaj stopni? Około 7 stopni mamy. O, czołówka za bardzo świeci. O, 7 stopni. Już jest, w sumie mamy godzinę. Coś około 17, już patrzymy. No, dużo się nie pomyliłem. Mamy 16.59, więc już jest 17. Jak widać, już się ściemnia. Siana powolutku ubywa. Stolik też teraz jest. No, więc tak to u mnie wygląda. Tak sprawdzam płeć.
No więc co, no w tym filmie to będzie chyba wszystko. Przecież nie pokazałem wam jeszcze Alfredzika chyba. Mój ukochany. Moje maleństwo kochane. Muszę mu załatwić samiczkę na wiosnę. Bo widok nie ma co robić. No i pasowałoby, drewna mi trochę jeszcze zostało. Miał być koniec filmu i jak zwykle się rozgadałem. Mam w planach robić drugą klatkę, ale jeszcze muszę tam pogadać na ten temat, jak to ma wyglądać, żeby moje mordzie kochane miały gdzie mieszkać. Moje maleństwo. Ukochaniutki mój. No dobra, no. To w tym filmie będzie wszystko. Nie zapomnijcie o subiku z dzwoneczkiem, komentarzu, łapce. No i co? No do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.